powiedzieć, że jestem głęboko zaniepokojony powtarzającymi się aktami nietolerancji i rasizmu wobec cudzoziemców w naszym regionie. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie przybierają one formę przemocy fizycznej. Sprawcy, którzy dotychczas malowali na murach rasistowskie i antysemickie hasła, najwyraźniej przychodzą od słów do czynów. Mówię to z pełną świadomością, gdyż każdy taki przypadek wymaga publicznego napiętnowania. Pobicie dwóch kobiet, uchodźców z ogarniętej wojną Czeczenii, które w naszym kraju poszukiwały dla siebie i swoich rodzin bezpiecznego schronienia, jest czynem tak haniebnym, tak uderzającym w swojej nikczemności, że nikt przyzwoity nie może pozostać wobec tego faktu obojętny. Pragnę wyrazić moją solidarność z obywatelami wolnej Czeczenii mieszkającymi w naszym regionie i zapewnić, że będziemy walczyć z każdym przypadkiem naruszenia ich wolności. Głęboko wierzę, że społeczność województwa podlaskiego, które na przestrzeni dziejów było wielokrotnie miejscem schronienia ludzi różnych wyznań i narodów, gdzie obok siebie zgodnie żyli i wciąż żyją Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, Romowie, gdzie kwitła kultura żydowska, że to społeczeństwo ma w sobie dość siły, aby przezwyciężyć pojawiające się zło nienawiści rasowej i nietolerancji.